Na razie Sejm przyjął tę ustawę, trwają jednak nad nią prace. Ustawa o obronie ludności, ochronie w kwestii bezpieczeństwa dzisiaj to chyba wyjątkowo istotny element naszego życia. Tak, rzeczywiście ustawa jest na ścieżce legislacyjnej, została przyjęta przez Radę Ministrów, trwa posiedzenie Sejmu i prace w komisjach, bo jest po pierwszym czytaniu. Liczę bardzo mocno, że ta ustawa wejdzie w życie jeszcze w tym roku, zostanie przyjęta przez Sejm, następnie podpisana przez Senat i podpisana przez Prezydenta. Myślę, że w tym przypadku Pan Prezydent nie będzie miał wątpliwości, bo to jest bezpieczeństwo wszystkich nas, Polaków, mieszkańców, bez względu na barwy polityczne, bo dotyczy ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie na przykład takiej sytuacji, jakie miały miejsce na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie, czyli w czasie czasu klęski żywiołowej, sytuacji kryzysowych, ale też w czasie wojny, czyli ten element, komponent obrony cywilnej też jest bardzo istotny w tej ustawie. Ja zresztą wczoraj zacząłem już cykl spotkań z samorządowcami. Pierwsze spotkanie odbyło się w Pułtusku. Zamierzam odwiedzić wszystkie subregiony. Te spotkania nie będą tym razem nie w centrach miast, w centrach subregionów, czyli w dużych miastach typu Płock, Ciechanów, Ostrołęka, tylko właśnie w mniejszych miejscowościach, które są stolicami powiatów. W okręgu, w subregionie płockim, tutaj się, o ile dobrze pamiętam, planujemy takie spotkanie w Gostyninie. Czego Pan oczekuje od samorządów podczas tych spotkań, od prezydentów, wójtów, burmistrzów? Ta ustawa ma taką konstrukcję kaskadową, to znaczy każdy ma swoje zadania przypisane na poziomie samorządowym. I gmina, powiat, marszałek województwa i wojewoda, który ma główne zadania koordynacyjne i nadzorcze w stosunku do tych poszczególnych szczebli, na przykład spina tak zwany plan ewakuacji na podstawie wkładów uzyskanych z gmin i starost. Bardzo ważnym elementem, komponentem są szkolenia i edukacja mieszkańców, czyli te działania świadomościowe. No i to, co jest bardzo przyciąga uwagę mediów, choć uważam, że nie jest najważniejsze, ale jest istotne, czyli infrastruktura. Mówimy o infrastrukturze ochronnej, czyli typu schrony, miejsca ukrycia czy miejsca doraźnego schronienia, które będą w 100% finansowane ze środków budżetowych. Są na to pieniądze zapisane w tej ustawie, 0,3% PKB przeznaczone rocznie na finansowanie tej ustawy. W 50% w połowie mają to być środki na poziomie ministerstwa, w połowie na poziomie poszczególnych województw. Oczekuję na tym etapie, jesteśmy na etapie prac legislacyjnych, przed przyjęciem samej ustawy i jeszcze przed przyjęciem rozporządzeń wykonawczych, które będą niezwykle istotne, no bo one na przykład będą określać kwestie techniczne do tych wspomnianych budowli ochronnych. Chcemy wypracować jak największe pole dialogu i uniknąć tych sytuacji, które gdzieś mogą powodować też problemy na poziomie samorządowym. Po wczorajszym spotkaniu już wiemy o tym. Myślę, że ta kwestia będzie się przewijać przez wszystkie te spotkania z samorządami, to znaczy zatrudnienie osób czy osoby, które zajmują się tak zwanym zarządzaniem kryzysowym na poziomie poszczególnych gmin i wiemy, że no, potrzeba być może rozważenia tego, żeby to były w części, choć przynajmniej osoby finansowane być może w ramach środków budżetu państwa, po to, żeby one były dedykowane tylko do kwestii zarządzania kryzysowego, do kwestii budowy potencjału w zakresie ochrony ludności czy obrony cywilnej.